Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam w kolejnym komentarzu miesiąca. Troszeczkę o parę dni opóźniony, no ale dopiero skończyły się wakacje, więc chyba jest uprawnione, żebyśmy wrócili troszeczkę później z tych wakacji, chociaż one były gorące i pogodowo, i politycznie. Czy bynajmniej nie ma to związku, nie wiem, czy temperatura powietrza ma związek z tym mitycznym globalnym ociepleniem. Na pewno temperatura polityczna nie ma związku z globalnym ociepleniem, ma po prostu związek z tym, że zbliżają się wybory. O tym też będziemy mówić, ale nie tylko. A ze mną na łączu kolega Arkadiusz Miksa. Witam cię serdecznie. Witam cię, witam Państwa. Na początku oczywiście zachęcam do zostawiania łapek w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia także naszego kanału finansowo. Dane są w opisie. Zaczniemy od takiego tematu zbiorczego, którym będzie bardzo dużo wątków. Temat wyborczy, czy przedwyborczy, bo w zasadzie trwa, jeszcze kiedy nagrywamy, trwa proces rejestracji list wyborczych. Zakończył się proces zgłaszania komitetów wyborczych, ale większość w sierpniu, no niektórzy na początku września, ale to też już mniej więcej wcześniej było, część była wiadoma, część poznaliśmy już teraz w momencie nagrywania, jeśli chodzi o listy wyborcze większości liczących się partii, więc no może tak zacznijmy według formacji politycznych różne niespodzianki. Koalicja Obywatelska zaliczyła dwie takie niespodzianki. Najpierw wielką niespodzianką okazał się Michał Kołodziejczak, jedynka w Koninie. No, może nie taką sensacją, ale też w którą od razu zaczęła naparzać Gazeta Polska takim dość komicznym, taką dość komiczną okładką, że Wołoszański, to był Bogusław Wołoszański, znany z sensacji XX wieku, gdzie okładka głosiła, że Wołoszański donosił SB na homoseksualistów. No, bardzo się zdziwiłem, że Gazeta Polska promuje kandydata Koalicji Obywatelskiej, bo ja przeczytawszy potem ten tekst pytałem, dobra, gdzie wady? I no, na koniec okazało się, że znany warszawski mecenas zwany Koniem wystartuje z ostatniego miejsca w okręgu świętokrzyskim, kandydując, dodajmy oczywiście, zaocznie, bo z tego co wiem, dalej przebywa on w słonecznej Italii, więc tu Kołodziejczak, tu, no trochę, tutaj ten, co donosił na części rowerowe, tutaj Roman Giertych, Donald Tusk chyba prowadzi Platformę Obywatelską z powrotem w stronę prawicy. Czy prowadzi w stronę prawicy? No, jeśli mielibyśmy... To był oczywiście żart, no. Jeśli mielibyśmy się sugerować, nie wiem, w tym wypadku mówić o wyborze Romana Giertycha, no to raczej bym powiedział, że jemu już z tej prawicy niewiele co pozostało. To raczej bym powiedział, jest człowiek, który dokonał takiej samej metamorfozy, bym powiedział, tylko no, bardziej jako bardziej człowiek znany, bardziej popularny, jaki dokonał Krzysztof Bezlech Łuksa, prawda? To no, ludzie, którzy po prostu teraz odżegnują się od wszelkich swoich poglądów, jakichkolwiek poglądów związanych zarówno z poglądami narodowymi, konserwatywnymi czy katolickimi. Totalna, skrajna metamorfoza, więc ja bym tego tak nie postrzegał w tych kategoriach. Zresztą te wściekłe ataki na Kościół, na hierarchię pokazują, że raczej to ta formacja nie idzie w kierunku, bym powiedział, prawicowym. Jest to kierunek wybitnie liberalny, okraszony właśnie tymi naleciałościami LGBT, w których jeszcze bardziej siedzi osadzona w tej chwili lewica, która właściwie jest już w tym momencie no, kompletnie skompromitowana, bo właściwie to co dzisiaj głosi lewica, o te aspekty społeczne i wartości społeczne, istotne dla tych, bym powiedział, najbiedniejszych, bo przecież kiedy powstawała ta lewica ponad 100 lat temu już, to o to w tym wszystkim chodziło, więc tak, takie przynajmniej były założenia. Więc to jest zupełne odejście od tego, więc ja bym powiedział tak, no to jest po prostu łapanie na pokład wszystkich tych, którzy mogą w jakikolwiek sposób nabić tych głosów na tyle dużo, połapać tych głosów na tyle dużo, no żeby osiągnąć sukces, a jakie oni w rzeczywistości mają poglądy, też to jest inna kwestia, to czy Wołoszański był teraz, to dla takich ludzi jak Platforma Obywatelska, ludzi bez kręgosłupa moralnego, tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia, czy on był agentem, czy nie był agentem, jest po prostu postacią rozpoznawalną,
no, która może po prostu spowodować, że kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy głosów dodatkowo zostanie wyłapanych. Wystarczy mieć w każdym okręgu takich kandydatów. Zresztą przecież wiemy o tym doskonale, że kandydujący sportowcy, celebryci, piosenkarze, muzycy rockowi, nierockowi, to już taka pewnego rodzaju polska tradycja. No to zresztą nie tylko Polska, no przecież wiemy też, że z tego ogródka, bym powiedział, amerykańskiego chociażby, że tacy ludzie byli, tacy ludzie osiągali ogromne sukcesy polityczne, bez względu jak na to, jakbyśmy nie oceniali potem ich okresy, ich rządów i sprawowanych funkcji. Natomiast no jest to, bym powiedział, staje się to codziennością. W każdej kolejnej kampanii wyborczej mamy tego coraz większy odsetek i to też pokazuje, że no jest to po prostu jeden wielki festiwal, no tak jak żeśmy już niewielokrotnie z tobą rozmawiali, przedsięwzięcie marketingowe, które ma na celu po prostu tego jednego dnia, w tym wypadku 15 października, no przekonać jak największą liczbę naiwniaków, że właśnie warto zagłosować, a potem znowu ci ludzie przez 4 lata właściwie, no ich głosy, jakieś tam krytyka, a głosowałem na was to i tamto, to jest tylko, bym powiedział, to zbędny balast, to jest taka ta, bym powiedział, to mięso wyborcze, jak ja to mówię, to mięso mielone, przepuszczone właśnie, mięso przepuszczone na mielone właśnie w tym trybiku maszynki, przez tą maszynkę do mięsa 15 października i tyle. No i potem ci ludzie są zbędni, po prostu kto się potem liczy w ogóle z ich opiniami, z ich stanowiskiem, z ich niechęciami, sugestiami, uwagami co do sposobu sprawowania władzy przez przedstawicieli, których sobie to społeczeństwo wybrało, no, społeczeństwo, które w gruncie rzeczy nie ukrywamy, no, większość tych partii uważa za zwyczajny motłoch, tak? Tłuszcze, bym powiedział, motłoch, baranów, durni, no, którzy po prostu mają odegrać po prostu swoją rolę w tym cyrku i tyle. No i zresztą odgrywają tą rolę, no przecież to 4 lata jesteśmy tego świadkami, że odgrywają tą rolę, właśnie łapiąc się na to, głosując na takich ludzi. Odsetek takich ludzi, bym powiedział, właśnie jest coraz większy, więc takich wołoszańskich, giertychów i innych przechrztów, cyrkowców, akrobatów będziemy mieli coraz więcej w każdej kolejnej kampanii, co jest niestety no, smutne, no bo to no, obraz polskiego parlamentaryzmu rzeczywiście no, nie jawi się kolorowo, to są barwy zdecydowanie szare, bym powiedział, czarno-białe i jest to dramat. No, no, a tu, mimo tego, że przecież chociażby to co robimy my za pośrednictwem tego kanału i wiele innych platform internetowych, które próbują dotrzeć do ludzi, mówić, no to docieramy tak naprawdę do niewielkiego odsetka wyborców, ludzi, którzy rozumieją, wiedzą o co chodzi, nie dają się zmanipulować, nie dają się po prostu omamić tymi szarlatańskimi zagrywkami właśnie tych partii, komitetów wyborczych. Ten proceder trwa niestety. No niestety, natomiast na drugim biegunie też znajdujemy niespodzianki. Znaczy, dla nas to można by powiedzieć klasykiem Ziobro zaskoczenia, ale właśnie z rekomendacji partii Ziobry na liście PiSu w Radomiu znajdzie się Robert Bąkiewicz. No można powiedzieć ukoronowanie tego procesu, tak długo się starał i starał, no i w końcu mu się udało. No w końcu mu się udało, znaczy no i oczywiście tak jak mówię, no ja absolutnie nie pałam jakąkolwiek sympatią do tego człowieka, nigdy nie pałam, nigdy nie wzbudzał mojego zaufania, natomiast trzeba oczywiście powiedzieć sobie to, co żeśmy już nieraz mówili, że no jego ten sukces, to zwieńczenie tego wszystkiego, to jest też wypadkowa właśnie słabości Ruchu Narodowego jako takiego i tego, że no pozwolono mu po prostu w odpowiednim momencie, słabość Ruchu Narodowego pozwoliła na to, że tego typu postacie wchodziły właściwie znikąd, pojawiały się i w krótkim okresie czasu, no oczywiście wspierane przez partię rządzącą, przez służby specjalne, no były w stanie bardzo szybko no, rozjechać, rozpracować, można powiedzieć, struktury organizacji mijających się narodowymi, nawet skrajnie narodowymi, takich, którym się wydawało, że to już naprawdę jest taka ekipa, że nikt i nic ich, że tak powiem, nie ten walec po nich nie przejdzie, bo to są po prostu prawdziwi polityczni twardziele. Okazało się, że nic bardziej mylnego i taki Bąkiewicz byłby wystarczającą postacią do tego, żeby odegrać tutaj swoją rolę. No i przez te kilka lat no, rzeczywiście się zasłużył, bo te wszystkie działania przez niego podejmowane pokazał, że jest sprawny, że nie ma też żadnych granic, że się posunie do wszystkiego. Jest oddany, lojalny, przynajmniej na tym etapie swoim mocodawcom, nie po to wyłożyli te miliony, żeby teraz no, nie czerpać z tego tytułu
określonych profitów w postaci działań przez niego podejmowanych. No jest to pewnego rodzaju zwieńczenie, i ja powiem więcej. No, Bąkiewicz może liczyć według mnie, nie wiem czy tam mandat, nie znam dokładnie listy z tego okręgu, kto tam jeszcze kandyduje, ale myślę, że spokojnie te kilka tysięcy głosów, idąc nawet tam z ostatniego miejsca, to spokojnie może liczyć i może być tak, że przeskoczy jedynkę czy dwójkę, czy trzeciego kandydata, nie wiem, kto tam z PiS-u dokładnie będzie kandydował w tym okręgu, ale na pewno wyłapie kilkanaście tysięcy głosów, tak sobie myślę, że dychę spokojnie jest w stanie tą wyłapać na rzecz PiS-u. Pewnie tak, no tam chyba Marek Suski, z tego co wiem, lideruje w Radomiu liście, no, ale no myślę, że to jest na taki okręg, że Robert Bąkiewicz może na mandat liczyć. Nie wiem w zasadzie po co on PiS-owi, bo już wszystko stracił, no ale no cóż, czasem niezbadane są ścieżki PiS-u, tak samo jak zastanawialiśmy się przecież po co niektórzy spadochroniarze z Kukiza Prawu i Sprawiedliwości, tacy jak Andruszkiewicz czy Rzymkowski, bo żadnego czy prawie żadnego elektoratu chyba za sobą nie przynieśli, no ale to już, że tak powiem, to już nie nasz problem, to problem naczelnika państwa. Zerknijmy jeszcze do Konfederacji, bo tam ciekawe rzeczy się dzieją. Akurat mniej ciekawe jest może to, chociaż to też jest ciekawe, kto się na tych listach znajduje, a jeszcze ciekawsze jest to, kto z tych list wypada. Bo na listy doszlusowała pani poseł Siarkowska. No to już sprawa troszkę zleżała. Ale doszlusował na listy na przykład może postać mniej znana z imienia i nazwiska, a bardziej z twarzy. Niejaki pan Stanisław Derechajło, który był w Nieporozumieniu. Był tam bodajże wicemarszałkiem województwa podlaskiego, a znany jest głównie z serii memów, gdzie występuje jako tak zwany Janusz Alfa, czyli taki no, typowy polski mały przedsiębiorca, który kantuje na wszystkim. Taka powiedzmy memiczne uosobienie Mariana Paździocha, tak bym powiedział. Natomiast wypada na przykład Marcin Rola, no i jeszcze ostatnia afera pod tytułem Czy Konfederaci jedzą psy i wywalenie w ekspresowym trybie Natalii Jabłońskiej, działaczki Korony z okręgu gnieźnieńskiego bodaj, która już zaczęła rozwieszać swoje plakaty, banery i nagle się dowiaduje, że jednak nie kandyduje. No to bardzo, bardzo chyba znamienny kierunek. Nie liczy się merytoryka, chyba w Konfederacji coraz bardziej za to liczy się memiczność. No tak, poszło to w formę też takiego właśnie celebryckiego, bym powiedział, kabaretu, trochę bardziej też takiego widowiska dla mas, na fali tych takich spędów organizowanych przez Mentzena i Bosaka. No mnie zaskoczyło, nie wiem czy to jest oczywiście prawda, bo nie weryfikowałem tego, natomiast widziałem taki też mem z Berkowiczem i z pewną młodą niewiastą, która rzekomo też ma mieć miejsce na liście, nie wiem czy rzeczywiście to miejsce dostanie czy nie. No i ktoś tam potem wrzucił równolegle zdjęcie jakieś tam w samej po prostu bieliźnie, tam bym powiedział mocno roznegliżowana pani, o przyjemnej nie ma co ukrywać do oka aparycji, tylko no pytanie, czy to jest ta droga ugrupowania narodowo-konserwatywnego, wiernego tradycji. No ale nie, to nie ma być ugrupowanie narodowo-konserwatywne, przepraszam, że ci przerwę, ta pani Samuela Torkowska rzeczywiście znajdzie się na listach. Podobno miała to miejsce już od dawna, ale dziwnym trafem była taka koincydencja czasowa, tu z dziennikarskiej rzetelności powiem, że panowie z Konfederacji teraz bardzo temu zaprzeczają, a ja starą maksymą księcia Gorczakowa nie wierzę w informacje niezdementowane. Oni zaprzeczają, bo to była taka koincydencja, że świętej pamięci Stanisław papież, o którym na końcu powiemy, ogłosił, że został wyrzucony z listy. No tudzież być może nigdy na tej liście się nie znalazł, tylko zapomnieli mu powiedzieć, a się szykował do startu. I potem nagle Berkowicz ogłasza kandydaturę właśnie tej pani przez ciebie wspomnianej. No, Stanisław Papież dwa dni później umarł, więc już nie jakby nie zaprzeczy zaprzeczeniom panów z Konfederacji, ale no tak jak powiedziałem, ja nie wierzę, przynajmniej osobiście nie wierzę w informacje niezdementowane, mam prawo do takiej
opinii, no ale to właśnie pokazuje, że z tego się robi jakaś taka partia celebrycko, nie wiadomo jaka. No partia po prostu taka typowo korwinistyczna, gdzie czasem ten w tym konserwatywnym liberalizmie liberalizm brał jednak górę. Tak, i to też pokazuje no, dużą przypadkowość i też, co byśmy nie powiedzieli, natomiast o roli, to ja powiem szczerze, ja tej informacji dziś przeoczyłem, byłem teraz 2 tygodnie trochę, że tak powiem, na urlopie, więc nie byłem z tym wszystkim tak dokładnie na bieżąco jak ty, natomiast powiem szczerze, tym rolą jestem zaskoczony i też tak się zastanawiam, o co chodzi, choć też to nie do końca uważam, że byłaby postać nadająca się do Sejmu, no i niemniej jednak, no o kim jak o kim, ale o roli kandydującym z Konfederacji to mówiono już od dobrych kilku miesięcy, więc to tym bardziej jest duże zaskoczenie dla mnie, że tak się po prostu sprawy potoczyły i tak się sprawy mają. Ale poza rolą, no to tak jak właśnie powiedziałeś, no to przybiera to formę, bym powiedział, kabaretową niepoważnego ugrupowania i mimo tego, że panowie mieli tyle czasu, to mam wrażenie, że przypadkowość tych osób na listach i jakiś brak rzetelnej analizy tego, kto jest kim, kto co osobą reprezentuje, no jest, no pokazuje to w ugrupowanie w niepoważnym świetle, bo to, że jacyś przypadkowi ludzie są na listach tam PO, Lewicy i tak dalej, to jakby nas to nie dziwi, no tamta menażeria jest, była i będzie na masową skalę, ludzie jacyś po prostu oderwani, tacy bym powiedział kosmici bardziej niż ziemianie ze swoimi poglądami, natomiast tutaj no to rzeczywiście no wszyscy mimo wszystko gdzieś tam, mimo tych naszych krytycznych uwag spodziewaliśmy się jednak tego, że będzie to jednak jakaś, bym powiedział, mimo wszystko na tle tych pozostałych ugrupowań jakaś tam wyższa jakość, no tutaj tej jakości zaczyna brakować i to widać i mówię, no zaskakuje mnie ta przypadkowość, że tym bardziej, że naprawdę z tych środowisk rzeczywiście patriotycznych, narodowych dałoby się wybrać ludzi naprawdę zasłużonych. Tam oczywiście kilka osób, nie ma co ukrywać, że tam jest takich kilka osób, które gdzieś tam w konferencji kandyduje, których ja z ręką na sercu mogę powiedzieć, że to są ten, ale przy ogóle tych kandydatów w całym kraju, no to jest to jakaś tam kropla w gruncie rzeczy, a to przecież powinna być zdecydowana większość. No przypadkowe osoby to powinny być mniejszością, ty tak zwani wypełniacze list. Nie ukrywajmy, że tak się to czasem zdarza, że tych wypełniaczy się właśnie po to bierze, no żeby mimo wszystko, ponieważ na każdego kandydata, nawet na tego, który nie będzie robił kampanii, zawsze ktoś zagłosuje, więc lepiej mieć tą pełną listę niż nie mieć tej listy. No ale tutaj ta przypadkowość na czołowych miejscach, Dobromir Sośnierz, następna gwiazda, bym powiedział, to jest po prostu dramat i mówię, no ja na pewno w tych wyborach już teraz mogę powiedzieć z ręką na sercu, nie będę tak jak w poprzedniej kadencji zachęcał, w poprzedniej kampanii wyborczej 4 lata temu zachęcałem mimo wszystko, no, mimo tych wszystkich tam ujemnych, umiłych opinii do głosowania na Konfederację, tak teraz z tego no, nie będę zachęcał do głosowania na Konfederację, bo zbyt wiele, że tak powiem, dostrzegam tutaj rzeczy negatywnych, żeby móc mówić pozytywnie o Konfederacji jako całości i zachęcać do głosowania na tę formację polityczną. No tym bardziej, że ci kandydaci ideowi to stanowią, jak już zauważyłeś, no właśnie oni stanowią incydentalne... Tak, no to są właśnie wypełniacze list, to są takie listki figowe, najczęściej na takich miejscach, żeby przypadkiem nie wzięli mandatu, ale właśnie takich nagonią głosy takich poczciwców. No i to jest właśnie taka pułapka, powiedziałbym, Mentzena z Bosakiem. Bosak zresztą buńczucznie napisał, że oni mają takie wspaniałe kadry, że inne partie od nich biorą chętnie. Tu wymienił przykład wzmiankowanego już przez nas Bąkiewicza i Małgorzaty Zych, którą wyrzucono z arenu. Ona miała kandydować do Senatu z PSL-u, ostatecznie nie będzie kandydować, bo miała w kwestii ukraińskiej nieprawomyślne poglądy. No, ja już nie wytrzymałem i odpisałem Krzysztofowi Bosakowi, że to dlatego mają tak wspaniałe kadry i tak wspaniale działające struktury, że robią co 4 lata totalny reset tych struktur i ja w większości tych ludzi już, którzy działali kilka lat temu, nie widzę. No i skwitowałem, że Giertych też tak się bawił do czasu i że Bosak skończy jak Giertych. Tak, znaczy właściwie można powiedzieć, że z tych ludzi wyrzuconych przez te kolejne kampanie da się już stworzyć właściwie nową partię, bym powiedział, w większości złożoną z ludzi wywodzących się właśnie z Konfederacji, można powiedzieć. Tak dałoby się sklecić. I co ciekawe, właśnie wyrzuceni zostali często właśnie ci ludzie najbardziej idowi i wartościowi, bo stanowili gdzieś tam dla lokalnych właśnie kacyków przybocznych, że tak powiem, świty.
centrali, no konkurencję, zbyt dużą konkurencję, no bo byli po prostu zbyt inteligentni, zbyt pracowici, więc no po prostu się ich usuwało. No, tak to właśnie wygląda niestety w praktyce i dlatego mówię, no to jest przykre, bo mówię, mimo tych zastrzeżeń, chciałbym, żeby to była jakakolwiek jakaś tam jedyna jeszcze alternatywa, jedyna, może nie jedyna, no życzyłbym, żeby jakieś inne komitety się zarejestrowały, powiedzieć, że jest na kogo głosować, ale tak naprawdę no, to już jest żadna alternatywa, bo w takim składzie idąc i na tym etapie, no to co będzie dalej? Co będzie dalej? Na przykład przecież potem będą wybory samorządowe, no to skoro teraz już tą elitę, tak zwaną elitę dali na te listy sejmowe, to kogo potem dadzą w wyborach samorządowych? To dopiero będzie zbieranina osobliwości i ciekawych postaci. No ale to już w 2019 Sławomir Mentzen o tym mówił, że oni na razie będą robić kampanię ideowcami, bo nie mają pieniędzy, ale jak już się dorwą do pieniędzy, to już ideowcy im nie będą potrzebni. Więc jest konsekwentny. Tak. No, no cóż, zresztą jedną z takich osób, które nie startują finalnie z Konfederacji jest dr Lucyna Kulińska, której akurat nie wyrzucano, bo ona miała startować do Senatu, no ale no, dlatego takich ludzi się dopuszcza do Senatu, chociaż jak widzę tych kandydatów senackich Konfederacji, to są w większości ludzie kompletnie mi nieznani. No a jeśli już mimo wszystko ludziom, którzy siedzą w tym środowisku od iluś tam lat, to są ludzie nieznani, to co dopiero szeregowym wyborcom. Ale no już mniejsza z tym. Doktor Kulińska wycofała się sama z kandydowania po tym, jak zrobiono tą wcześniejszą czystkę na listach, wywalono Justynę Sochę, wywalono Monikę Pitoń i jeszcze tam parę osób pewnie, o których może nie wiedzieliśmy, też padło ofiarą tej czystki. I startuje teraz sama do Senatu. Jest, powiedzmy, duże ożywienie wokół tej kandydatury w Krakowie, w jednym z okręgów krakowskich. No, ale na przykład komitet wyborczy miał jakieś problemy z założeniem konta bankowego. To jest ciekawe. No, ja pamiętam, że z jednej strony rzeczywiście niektóre banki, zwłaszcza mniejsze, nie do końca wiedzą, czym jest komitet wyborczy i z czym to się je tak naprawdę i jak to traktować. No ale z drugiej strony, to chyba nie jest normalne, że komitet wyborczy nie może sobie założyć konta w pierwszym, lepszym banku. Tak, no to jest sprawa bulwersująca i to jest jeszcze jeden dowód na to, w jakim stanie jest w tej chwili kondycja w Polsce tej tak zwanej wolności, demokracji, pluralizmu, że właśnie akurat tak się składa, że taka kandydatka, która głosi takie i inne poglądy, ma z tym problemy, nie mają z tym problemów komitety Lewica, nie wiem, Platforma, PiS, PSL, tylko właśnie akurat ona. Znana działaczka, która od wielu, wielu lat działa na rzecz upamiętnienia Polaków pomordowanych na Wołyniu, właśnie ona ma z tym problem. No to jest dla mnie rzecz skandaliczna i niebywała, bo ja uważam, że skoro takie rzeczy się dzieją, to z automatu, nie wiem, Narodowy Bank Polski powinien z automatu te wszystkie brać na siebie te wszystkie konta. Jeśli komitet się zgłasza i wszystkie, jak to się mówi, formalności, w papierach jest wszystko okej, okay, to ja nie widzę przeciwwskazań do tego, żeby nie, z powodu konta bankowego na przykład nie mógł wziąć udziału w wyborach. To jest jakieś kuriozum w ogóle. I wtedy bank państwowy niech będzie po prostu gwarantem tego, żeby dopuścić wszystkich, tak, żeby każdy, kto chce, wyraża zgodę, ma taki komitet i znajduje poparcie w społeczeństwie, no mógł na to liczyć, bo no jest to rzecz dla mnie niebywała. To jest kolejny dowód, to jest kolejny kamyczek do tego ogródka, tego wszystkiego, w którą stronę zmierza ta rzekoma demokracja nasza w Polsce. My tam wytykamy, mówimy o zamordyzmie w Korei, chętnie się tam tym napawamy, jak to tam jest, w tych Chinach, tam rzekomo w Rosji, na Białorusi. Tymczasem, no mówię, u nas z każdą kolejną kadencją, z każdą kolejną kampanią wyborczą, no mamy coraz więcej tego typu przypadków właśnie, ataków właśnie i w ten sposób prowadzenia polityki, która zmierza do tego, żeby właśnie wszelkie inicjatywy, które i tak już mają pod górkę, bo są to komitety, które nie są dofinansowane przez międzynarodowe twory, przez różnego rodzaju fundacje i fundacyjki, nie są wspierane przez publiczne pieniądze państwa, przez majętnych biznesmenów, żeby
te twory w ogóle, no, nawet na takim etapie już im się robi pod górkę, bo stanowią jednak zagrożenie dla tego, bym powiedział, właśnie głównego nurtu politycznego w Polsce, tych kilku ugrupowań, które zawłaszczyły polską scenę polityczną po roku 89. Ano tak, no to tutaj może powiedzmy też o tym absurdalnym progu podpisowym też, bo próg 2000 do Senatu, 5000 do Sejmu jest wyjątkowo wysoki. Tak naprawdę on eliminuje bardzo wiele komitetów jeszcze przy tych krótkich terminach, eliminuje wiele komitetów z wyścigu już na samym początku. No i cóż, no trochę to powiedziałbym mało demokratyczne. Tak, najpierw w mediach robi się akcję i mówi o tym, jak to w łatwy sposób, podając swój numer PESEL, możesz, mimo tego, że nie złożyłeś podpisu o udzielenie ci kredytu, może stać się ofiarą tego, że ktoś weźmie kredyt na twój PESEL. To jest też swoją drogą dla mnie rzecz kuriozalna i absurdalna, że to wystarczy, że posiadanie czegoś PESEL-u przy dostępności w całej masie instytucji do tego PESEL-u, no setek tysięcy osób, które mają w skali kraju dostęp do takiej bazy PESEL-ów, i to będzie potem nie do wyjaśnienia, skąd to tak naprawdę wyciekło, no to tłumaczy się najpierw właśnie obywatelom: uważajcie na swój PESEL, nie podawajcie tego PESEL-u, no a potem się daje takie właśnie progi 5000 podpisów, jeszcze skraca się ten okres czasu, potem daje się znowu próg 5% dla komitetów wyborczych, żeby znaleźć się w Sejmie. No właściwie robi się od początku, od A do Z wszystko to, i wszystko po to, żeby no właśnie tych ugrupowań było jak najmniej, żeby tą scenę właśnie zabetonować. Najchętniej tak naprawdę z punktu widzenia pewnych kręgów, najchętniej było i najlepiej byłoby, gdyby w Polsce generalnie były właśnie dwa, góra no maksymalnie trzy ugrupowania, i to by wystarczyło tym głównym graczom do tego, i byłoby wtedy super i fajnie. A tak to co i rusz pojawiają się jakieś komitety, co jakąś tam dekadę czy dwie uda się tam komuś, ludziom pokroju właśnie Andrzeja Leppera, gdzieś tam obejść system i dostać do władzy, i potem to staje się problemem właśnie dla tych czynników, które decydują o tym, kto ma Polską rządzić, ma w Polsce rządzić i w jaki sposób ma rządzić. No więc mówię, no, robi się umiejętnie właśnie też również poprzez dobór metody liczenia głosów i tak dalej, i tak dalej. No wszystko to, tak jak mówię, no to jest jeszcze tylko jeszcze jeden dodatkowy punkt w tym właśnie, żeby ograniczyć liczbę komitetów, a ja jestem właśnie zdania, że powinno być inaczej, że w Sejmie powinny być ugrupowania już od 3%, które przekroczyły próg 3%, że te listy, jeśli chodzi o zbiórkę tych podpisów, powinno być ich potrzeba znacznie mniej. Wydaje mi się, że do Sejmu w zupełności wystarczyłoby 3000. Myślę, że do Senatu wystarczyłoby to 1000 podpisów, zwłaszcza jeśli ten czas jest tak krótki. I też to by ukróciło pewnego rodzaju proceder, który regularnie się pojawia w każdej kampanii, to znaczy, że część komitetów po prostu, prawda, no fałszuje po prostu podpisy. No to jest jakby sposób też zachęcania do łamania prawa. Nie powinno tego właśnie być, i jestem tego zdania, że akurat te przepisy powinny być zliberalizowane. I im więcej osób kandyduje, im więcej komitetów kandyduje, tym lepiej dla poziomu demokracji w Polsce. I tak być nie powinno, że tego typu rzeczy się dzieją, mają miejsce. To tyle może z wydarzeń krajowych. Jeszcze będziemy mieli je na pewno okazję skomentować w innych audycjach, a mamy też dużo wiadomości zagranicznych, chociaż to może zacznę od takiej, która się łączy z naszymi sprawami krajowymi, zanim przejdziemy do tych takich poważnych zagranicy. Dzień Niepodległości Ukrainy świętowany był hucznie w Polsce. No i oczywiście, kto się temu sprzeciwiał, ten onuca, agent i w ogóle. No, nie przypominam sobie hucznych obchodów Dnia Niepodległości innych państw na naszym terytorium. Co się dzieje? O co tu chodzi? Znaczy, wiemy o co chodzi. To jest pytanie niejako retoryczne, ale wyjaśnijmy to, może dokonajmy pewnej rekapitulacji. No, ukrainizacja staje się pewnego rodzaju formą jakiegoś fetyszu, nie wiem, jakiegoś substytutu kultu na pograniczu, nie wiem, religii, jakiejś mistyki wręcz. To jest rzecz niebywała, niepojęta, bo po prostu no,
Nie mieści się to po prostu w jakieś, myślę, że to dopiero w jakieś badania naukowe, prace pewnie na ten temat powstaną, z czego to się w ogóle bierze, kto za tym stoi i to jest wręcz fascynujące zjawisko pewnie od strony socjologicznej, jak można w tak krótkim okresie czasu doprowadzić w społeczeństwie do sieczki, kompletnej sieczki w głowach, która powoduje, że obchodzi się, wielu z tych ludzi zresztą o poglądach liberalnych, lewicowych, obchodzi właściwie to, potrafi obchodzić i manifestować tą ukraińskość, która się u nich nagle pojawiła w ciągu ostatniego pół roku, bardziej silnie niż polskość podczas polskich świąt czy uroczystości historycznych, patriotycznych. Jest to rzecz po prostu no, niebywała, a przypominam, że ten cały proces jest o tyle też ciekawy, że jeszcze dekadę, no dwie dekady temu właściwie wielu Polaków nie odróżniało właściwie Rosjan od Ukraińców i mówiło po prostu generalnie ruskie, ruskie i była to dla nich jedna całość i ta część, która miała w pogardzie od zawsze gdzieś tam Rosję, miała w takiej samej po prostu gdzieś tam pogardzie swojej Ukraińców, dzisiaj dochodzi do sytuacji takiej, w której po prostu no, jest to jakaś, bym powiedział, grupa osób wręcz świętych ze względu na przynależność narodowościową, predestynowanych można powiedzieć do tego, żeby w państwie polskim no, podlegać szczególnym rozporządzeniom, no niczym, nie wiem, Aryjczycy określani, definiowani przez Niemców w czasie III Rzeszy, kto właściwie, jakie przywileje, jakie prawa, na co może liczyć ze strony państwa, w jaki sposób państwo ma się z nim obchodzić, na jakie właśnie tutaj może liczyć bonusy, benefity, profity z tego tytułu właśnie, że jest takiej, nie innej narodowości. I mimo, prawda, tego, że to nasilenie, może złe słowo, nie nasilenie, ale że no, coraz więcej Polaków no, dostrzega właśnie absurdalność tego wszystkiego, w co zostało wplątanych w ciągu tego ostatniego półtora roku, no to jednak dalej ta, bym powiedział, ta ideologia, ten walec się toczy i dalej znajduje pełne przyzwolenie na to, żeby po prostu manifestować, świętować, aczkolwiek zwróćmy Kamilu uwagę na jedną rzecz, że mówię, w trakcie tej kampanii wyborczej już PiS spuszcza z tonu i już te flagi w wielu miejscach zostały opuszczone, ukraińskie. Wiadomo, że oczywiście ma to miejsce na czas wyborów, bo PiS będzie chciał znowu grać nutą ugrupowania, które jest ugrupowaniem patriotycznym, ugrupowaniem narodowym i w związku z tym dba o interesy polskie ponad interesami innych państw. Ale no, mimo wszystko, no jednak mówię, no dalej w dalszym ciągu jest to obchodzone, bo jak nawet jeśli PiS spuści trochę z tonu, no to wyrówna to wszystko lewica i liberałowie z Platformy Obywatelskiej, którzy wykorzystując tą lukę, że PiS kładzie mniejszy nacisk, no to oni będą kładli dwa razy większy, żeby jeszcze bardziej się wykazać, że jacy to oni są proukraińscy, jacy to oni są otwarci, jacy to oni są gotowi dać jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. No, natomiast faza walki z rosyjską agenturą w Polsce jeszcze, to o tym bym zapomniał, a to by było no, pożałowania godne, wchodzi w nową fazę, jest powołana komisja do spraw badania rosyjskich wpływów. Ciekawe, czy wejdzie to w nową fazę, czy będzie to kolejny element kampanii wyborczej przez nas wspomniany, tym bardziej, że na słynących z bezpieczeństwa i również słynących z no, punktualności polskich kolei doszło do straszliwego sabotażu. Mianowicie tym straszliwym sabotażem było nieuprawnione nadawanie sygnału radiostop, tak zwanego, czyli tak, to są takie sygnały, które zatrzymują wszystkie pojazdy na szynach w zasięgu danego radiotelefonu. No i tam jeszcze maszyniści mieli wcześniej usłyszeć hymn Rosji. No, czyli wiadomo, agenci nam tu paraliżują i to w kilku miejscach. Tylko nikt jakby nie zwrócił uwagi, że w poprzednich latach było takich aktywacji nielegalnych radiostopu średnio od około 450-500 rocznie. Czyli można powiedzieć, że przynajmniej raz, dwa razy dziennie ktoś się tak bawił, kanały kolejowe są otwarte, puszczał ten sygnał radiostopu i sobie w najbliższej okolicy zatrzymywał pociągi. Więc, ale teraz oczywiście to urosło do rangi problemu wagi państwowej.
No tak, ja powiem tak, co do samej tej komisji, to skala jej wykorzystania będzie zależna według mnie od sondaży. To znaczy, jeśli te sondaże będą dla PiS-u niebezpieczne w tym znaczeniu, że grozić będzie PiS-owi po wyborach to, że zostanie odepchnięty od władzy, to ta komisja będzie, że tak powiem, przybierze, że tak powiem, rozpędu. No i będzie tym cepem, że tak powiem, młócić i walić. I to oczywiście nie będzie w gruncie rzeczy dotyczyć tych takich, bym powiedział, tak zwanych onuc pokroju środowiska, powiedzmy naszego czy innych środowisk mających podobne poglądy, tylko wiadomo, że to w głównego gracza przede wszystkim w platformę uderzać, tego typu ludźmi jak my, to tam pobocznie się można gdzieś tam, powiedzmy, zajmować. Tutaj chodzi o przede wszystkim o zniszczenie platformy. Natomiast to jest tego typu broń, którą no, warto wykorzystywać w ostateczności. Więc jeśli te sondaże będą, ta przewaga BIS-u będzie znacząca, no to myślę, że zostawią sobie tą broń, to taki bym powiedział, jak w arsenale broni, tak? To broń atomową, tą jądrową, tą broń ostateczną zostawią sobie na czasy późniejsze, bo to w każdej chwili można wykorzystać potem i po wyborach, jak trzeba będzie, nie wiem, będzie jakiś kryzys czy coś, to można odwrócić uwagę społeczeństwa właśnie tą komisją. Więc mówię, to będzie zależało od samych sondaży. Natomiast co do tych kolei nieszczęsnych, to ja bym powiedział, że ja obserwując i korzystając nagminnie z polskich kolei w perspektywie ostatnich kilku lat i tych wakacji, i poprzednich wakacji, zresztą pisałem też o tym w swoich artykułach na temat sytuacji w polskiej kolei, to ja mam wrażenie, że ten rzekomy rosyjski sabotaż to trwa już od wielu lat i on jest w ogóle permanentny, że to właściwie no, nie ma dnia i mało tego, no, nawet takie ruskie onuce jak ty czy ja, no też doświadczamy tego rosyjskiego sabotażu, bo przecież też pamiętam jedno ze spotkań klubu w Warszawie, Warszawskiej Wszechnicy Narodowej, na który ty docierałeś i się spóźniłeś, no właśnie z tego z powodu właśnie opieszałości polskiej kolei, no tylko się śmieją, wie, że no nas też to dotyka, no właściwie to powinniśmy się jako te, być może ruskie onuce zwrócić do ambasady rosyjskiej, żeby te pociągi, którymi my jeździmy, po prostu, żeby jednak nie miały takich opóźnień, takich problemów. Bo skoro jadą ruskie onuce, no to powinny, prawda, tutaj cieszyć się jakimiś przywilejami, a tych przywilejów no nie mamy niestety i jeździmy pociągami poopóźnianymi, pociągami z problemami, które się gdzieś tam właśnie zatrzymują, mają problemy, ruszają, brakuje wagonów, a to w wagonach za gorąco, a to w wagonach za zimno i tak dalej, i tak dalej. No dokładnie, tak, to prosimy nie radiostopować naszych pociągów, będziemy podawać oczywiście z wyprzedzeniem numery trasy, dni i tak dalej i odcinki, żeby tam nie było zatrzymań i opóźnień. No to zostajemy na odcinku rosyjskim. Znany rosyjski opozycjonista, który chciał obalić Putina, kanonizowany niemalże przez Zachód, nie żyje. Jewgeni Prigożyn, szef grupy Wagnera. No muszę powiedzieć, że ewolucja postaci Prigożyna w ciągu ostatnich miesięcy no, zaskakiwała. Oceny po śmierci też zaskakują, biorąc pod uwagę to, co się mówiło chociażby wtedy, kiedy Wagnerowcy zdobywali Bachmut. No i w takim razie, o czym to może świadczyć? Czy to jest kolejny obraz tego, jak to mściwy Putin tutaj, najpierw Lech Kaczyński, teraz Jewgeni Prigożyn, powiedziałby jakiś zawzięty pisowiec? Nie wiem nawet, czy rzeczywiście nie powiedział, bo staram się nie oglądać telewizji w trosce o swoje zdrowie psychiczne. No, ale czy to jest dowód właśnie na to, że tu mściwy Putin, toczą się jakieś walki wewnętrzne w Rosji i ta Rosja zaraz padnie, czy może wręcz przeciwnie? A może to wszystko jedna wielka fikcja? Z tym Prigożynem i jego oceną w Polsce to mi się tak trochę przypomina, jest taka, fajnie to obrazuje, ten, że tak powiem, koleje losu Napoleona Bonaparte. Jak i co pisały media, że tak powiem. Jak Napoleonowi z Napoleonem działo się dobrze, no to pisał oczywiście pozytywnie. Jak się zbliżał do Paryża i miał przejmować władzę, to pozytywnie. Jak jego pozycja słabła, był tym, jak to dzisiaj mówią, przegrywem, no to wtedy pisano o nim krytycznie. To trochę tak jest w polskich mediach właśnie z Prigożynem, który właśnie był najpierw tym mordercą i rzeźnikiem z Bachmutu. Potem, kiedy szedł na Moskwę, polskie media nagle zauważyły w nim czołowego opozycjonistę, właściwie człowieka, który no tutaj będzie zasługiwał na dostrzeżenie, na wyróżnienie przez świat zachodu. No potem znowu, kiedy wylądował pod granicą z Polską, był znowu tym hersztem bandy, która grozi Polsce i bezpieczeństwu Polski. No a teraz po śmierci znowu niektórzy byliby gotowi nawet kanonizować, prawda, bo zginął z rąk tego łobuza Putina.
Więc to obrazuje też skalę tego, w jaki sposób no, steruje się tym postrzeganiem rzeczywistości, jakie się stereotypy buduje, jakie obrazy się społeczeństwu serwuje. Natomiast co do samego wypadku, no to oczywiście według mnie niczego tak naprawdę nie mamy dowodu, żeby cokolwiek na tym etapie przesądzić. Niemniej jednak oczywiście ten zbieg okoliczności tego, że leciał sobie w jakimś niewielkim okresie czasu po pewnych wydarzeniach, które miały miejsce, no budzi tu jednak wątpliwości. Dla mnie, o ile w wypadku Smoleńska wątpliwości nie ma po dziś dzień, mimo tych kolejnych tam doniesień PiSu i kolejnych tam programów Reset o tym, jak to Rosjanie rzekomo z Tuskiem tam zamordowali Lecha Kaczyńskiego, tam wątpliwości do tego nie mam, bo na tyle jest to według mnie sytuacja przejrzysta. Natomiast tutaj rzeczywiście, co do Prigożyna, to odnoszę wrażenie jednak, że ktoś za tym stał. Nie wiem, czy bezpośrednio stał za tym Putin, czy być może inni ludzie, którzy po prostu mieli większe powody nawet niż Putin, żeby w taki sposób się odegrać na Prigożynie, bo ja mam wrażenie, że to nie Putin był tutaj, bym powiedział, głównym tym, któremu mogło najbardziej zależeć na śmierci Prigożyna. Putin w pewien sposób całą tą operacją i tym, bym powiedział, rajdem na Moskwę został na pewno ośmieszony jego autorytet. Niemniej jednak to nie on, nie, on nie, nie w Putina przede wszystkim bił sam Prigożyn, tylko bił w jego podwładnych, w pion wojskowy, w Ministerstwo Obrony Narodowej Rosji. I tam były główne postacie, w których uderzał. Ja bym się spodziewał raczej operacji, która poszła stamtąd w jego kierunku i zemsty. Z drugiej strony musimy sobie zadać pytanie, czy taka operacja byłaby możliwa bez wiedzy Putina? Bo jeśli na coś takiego sobie pozwolili bez wiedzy Putina, no to by to znaczyło, że słabnie władza Putina, no bo przecież musieliby się liczyć z tym, że Putin również potem wyciągnie konsekwencje wobec nich za to, że sobie na własną rękę prowadzą tego typu działania. Zresztą działania według mnie bardzo niebezpieczne i nierozważne z punktu widzenia polityki rosyjskiej, bo jeśli sama grupa Wagnera musiała pojawić się na Ukrainie, bo armia rosyjska sobie nie radziła, no to też o czym świadczy, że te siły i to wojsko i te struktury były tam po prostu potrzebne i niezbędne. I teraz pytanie o to, co dalej, tak? Czy warto. Już nie tylko mówię tutaj o tym teatrze ukraińskim działań podejmowanych i polityki tej zarówno bezpośrednio militarnej, jak i polityki zagranicznej, ale również chociażby o tym, co się Prigożynowi udało. Udało mu się bardzo dużo w Afryce, tak? Właściwie kilka państw, przejąć kontrolę nad kilkoma państwami afrykańskimi, państwami paradoksalnie z jednej strony oczywiście biednymi, ludziom żyje się w tych krajach biednie, natomiast z potencjałem, tak? Z potencjałem surowcowym, strategicznym potencjałem surowcowym, więc to, co zrobił, było ważne i istotne. I czy Putin, że tak powiem, jest jakby jego, bym powiedział, odklejenie od rzeczywistości jest już tak głębokie, bo przypominałoby to nieco taką schyłkową fazę przywódcy III Rzeszy, który również miał te problemy w tym okresie już właśnie kluczowym, ostatnim, że po prostu podejmował irracjonalne decyzje. I czy inni przywódcy, którzy również w takich kryzysowych momentach takie decyzje podejmowali, bo według mnie jest to decyzja no bardzo niekorzystna z punktu widzenia interesów państwa rosyjskiego i bardzo niebezpieczna, więc prawdziwy wódz i prawdziwy przywódca, że tak powiem, taką bym powiedział zemstę chowa sobie do kieszeni na inne czasy, na lepsze czasy, kiedy ma się ten komfort, żeby sobie na tym, kto zaraz nam za skórę odgryźć i odreagować. Natomiast w takich krytycznych momentach nie podejmuje się decyzji wobec człowieka tak ważnego i kluczowego z punktu widzenia interesów rosyjskich. Według mnie w dalszym ciągu jednak był to człowiek ważny i Rosji potrzebny, chyba że o czymś nie wiemy, chyba że w dalszym ciągu knuł i miał rzeczywiście jakieś plany co do obalenia władzy, więc stąd te kroki. Ja oceniam tę decyzję jako kolejną decyzję irracjonalną, jak i również sam wybuch tej wojny i taki, a nie inny jej obrót, który ma miejsce po dziś dzień i decyzje tutaj te militarne podejmowane właśnie przez Rosję w trakcie tej wojny, więc jest to jakaś dla mnie kolejna zagadka. Być może czas przyniesie jakieś wyjaśnienia. Oczywiście również według mnie nie można wykluczyć również wątku ukraińskiego, bo przypomnijmy sobie, że polskie media bardzo chętnie przypisywały tam jakieś ataki na budynki Kremla
stronie rosyjskiej, że rzekomo oni sami to robią, żeby zachęcić społeczeństwo rosyjskie. Po czym po jakimś czasie no, Ukraińcy sami przyznawali, że oni stoją za tymi atakami, natomiast nigdy nie robili tego zawsze tuż po, tylko odczekiwali jakiś czas. Być może i tym razem tak może się okazać, że tego Prigożyna to i oni w formie zemsty załatwili, dostrzegając w dalszym ciągu zagrożenie w jego osobie. Że być może jest to tak naprawdę ta Białoruś, to jest tylko przykrywka i przegrupowanie po prostu sił do ataku, być może z odcinka właśnie białoruskiego. Więc myślę, że za wcześnie tak naprawdę, żeby jednoznacznie mówić o tym, kto za tym stał, bo jest cała grupa, bym powiedział, środowisk i sił, które mogły za tym stać, zarówno wewnątrz Rosji, jak i poza Rosją, za tym, żeby Prigożyna zgładzić. Niemniej uważam, że mówię, z mojego punktu widzenia decyzja, jeśli za tym stali Rosjanie i czy to Putin, czy poza Putinem środowiska służb specjalnych, czy Ministerstwo Obrony Narodowej, no decyzja irracjonalna i według mnie bezsensowna, która przyniesie więcej szkody Rosji niż pożytku. Pewnie tak, no ale cóż, zobaczymy, zobaczymy, czy Wagnerowcy będą dalej odgrywać taką rolę jak dotychczas, bo dotychczas odgrywali też ważną rolę w polityce Rosji w Afryce. No a teraz w Afryce dziwnym trafem mamy wiele przewrotów wojskowych i to właśnie raczej o tym wektorze, no może niekoniecznie prorosyjskim, ale antyamerykańskim czy antyzachodnim. Zresztą to nie tylko te przewroty. Kolejne państwa zgłaszają akces do grupy BRICS. Czyli można powiedzieć, że ta grupa, do której do tej pory wchodziły Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki, rośnie w siłę. I te również zmiany w Afryce są jakby skutkiem chyba właśnie takiego stanu rzeczy, że kolejne państwa szukają oparcia nie w Ameryce, nie w Zachodzie, ale właśnie w Chinach, Rosji, Indiach. No tak, mieliśmy 4 sierpnia właśnie spotkanie na szczycie właśnie grupy państw BRICS w Johannesburgu i rozmawiano tam między innymi również właśnie o nasileniu właśnie współpracy gospodarczej na wymianie walutowej właśnie wewnętrznej z obejściem właśnie dolara. I wśród tych wątków pobocznych również pojawiła się kwestia akcesu od przyszłego roku, od 1 stycznia przyszłego roku kolejnych państw: Argentyna, Egipt, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Etiopia. Oczywiście z tej wymienionej przeze mnie szóstki państw Etiopia jest państwem najmniej znaczącym, ale też oczywiście o pewnym potencjale surowcowym. Natomiast no, rzeczywiście taki kraj jak Argentyna jest to kraj o ogromnym znaczeniu, jeśli chodzi o Amerykę Południową. Egipt ludny niezwykle. Iran też ze swoimi zasobami, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie również z zasobami i Arabia Saudyjska, która przecież pamiętajmy przez kilka dekad była właściwie w orbicie, była jednym z najwierniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych, teraz wchodzi w układ grupy państw, która w pewien sposób też jest taką, bym powiedział, kontynuacją tego właśnie ruchu państw niezaangażowanych. Państw, które chciały stać właśnie poza konfrontacją dwóch głównych bloków i dzisiaj mamy właśnie widzimy i dostrzegamy właśnie, że rośnie fala niezadowolenia wobec tej buty i arogancji polityki amerykańskiej, ale nie tylko amerykańskiej, właśnie względem Afryki czy względem Ameryki Południowej, bo dotyczy to niechęć również takich państw jak Wielka Brytania, jak Francja, jak Włochy, tych państw, które z pełną, bym powiedział, butą i arogancją próbowały rozgrywać swoją politykę, traktując te kraje jak pariasów. Oczywiście nie ukrywajmy to, że sytuacja gospodarcza, społeczna, ekonomiczna wielu tych państw jest taka, a nie inna. To nie jest tylko kwestia oczywiście wpływów i rozgrywania tego sytuacji w tych krajach przez te wiodące państwa świata zachodu, czy koncerny, czy te porozumienia międzynarodowe, globalistyczne porozumienia międzynarodowe, ale również jest w tym wszystkim oczywiście również sporo winy bezpośrednio mieszkańców tych państw, ich mentalności, ich sposobu bycia. Niemniej jednak, no nie ukrywajmy, że to niezadowolenie no, ma podłoża i ma przyczyny, które są, patrząc obiektywnie, no, słuszne, tak? Znikąd się nie bierze to, że wobec polityki Stanów Zjednoczonych w Ameryce Południowej jest większość państw nastawionych bardzo niechętnie, a jeśli już współpracują ze Stanami Zjednoczonymi, to
bym powiedział, przymuszone, niejako terroryzowane przez Stany Zjednoczone i, jak to się mówi, zaciskają zęby i współpracują, bo wiedzą, że zostaną rozjechane. I podobnie ma się rzecz z Afryką. Tutaj to jest bardziej się rozkłada na więcej państw, bo właśnie bo na Francję ta niechęć również się przelewa, ale też i po części również na Włochy, na Wielką Brytanię. I ma to oczywiście swoje również tutaj uzasadnienie. Ja wszelkiego tego typu tworom kibicuję bez względu na to, jak się potoczą losy, bo mogą się potoczyć różnie, bo czasem z dużej chmury mały deszcz. No ale jeśli się mówi o tym, że po przystąpieniu tych kolejnych sześciu państw, wtedy już te państwa, które będą w BRICS-ie, będą posiadać 37% PKB światowego oraz 48% ludności świata, no to jednak jest to już znacząca siła i jest to, bym powiedział, taka nadzieja na to, że ten świat nie musi być jednobiegunowy, że nie wszyscy muszą być zakładnikami i ofiarami polityki Stanów Zjednoczonych, Izraela i Wielkiej Brytanii, tylko jest jakaś alternatywa, że rodzi się jakaś alternatywa tych wszystkich państw, które i narodów, i społeczeństw, i grup etnicznych, które po prostu nie chcą dłużej funkcjonować, nie chcą być dłużej pod pręgierzem i nie chcą być dłużej zmuszane do tego, żeby realizować politykę Stanów Zjednoczonych i być przede wszystkim wyzyskiwanym, wykorzystywanym, bo to tak naprawdę o to też tutaj chodzi, że wykorzystuje się zasoby ludnościowe, wykorzystuje się zasoby naturalne tych państw do jeszcze większego obogacenia i tego, że rośnie grupa milionerów, miliarderów w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, że bogaci są jeszcze bogaci, a biedniejsi są jeszcze biedniejsi, że rośnie, bym powiedział, w Afryce czy w Ameryce Południowej, rozrastają się wręcz do kolosalnych rozmiarów wielotysięczne czy już nawet wielomilionowe slumsy i również w Republice Południowej Afryki, gdzie to spotkanie BRICS-u miało miejsce, również takowe slumsy są i ludzie mają tego po prostu dość. Więc ja patrzę na to, kibicuję i mam nadzieję, że ta perspektywa, mimo oczywiście próby pewnie destabilizacji ze strony Stanów Zjednoczonych i tak jak powiedziałem, tych państw Europy Zachodniej, że ona jednak będzie się rozwijać i jest możliwość funkcjonowania poza właśnie Stanami Zjednoczonymi, poza dolarem czy euro i Unią Europejską, że świat nie musi być jednobiegunowy, podporządkowany właśnie interesom hegemona. No myślę, że tutaj naprawdę wiele może się wydarzyć i żyjemy w czasach przełomu, nawet jeśli nam się wmawia, że no tutaj już nic się nie może zdarzyć, mamy koniec historii, hegemonię Stanów Zjednoczonych, jedyne światowe mocarstwo, najpotężniejsze. No jak widać, nie do końca. No to na koniec sprawa, o której już wspominaliśmy, nam wyszła przy okazji tutaj wyborczych tych przepychanek, że zmarł były poseł Ligi Polskich Rodzin dwóch kadencji Stanisław Papierz, wybitny działacz narodowy, katolicki. No, w ostatnim czasie zresztą to znamienne, związany bynajmniej nie z ruchem narodowym, ale z koroną Grzegorza Brauna, zmarł nagle na zawał serca. No, smutna okoliczność. No tak, smutna okoliczność. Ja i on i ja byliśmy w LPR-ze, natomiast ja osobiście nie miałem okazji bliżej poznać posła Papieża, natomiast poznałem go właściwie w tych ostatnich latach za pośrednictwem wspólnych gdzieś tam profili, komentarzy na Facebooku, tak? I tutaj zdecydowanie jawił mi się jako człowiek o bardzo podobnych do mnie poglądach i jest, też uważam to, w jaki się potoczyła jego sytuacja w ostatnich latach i tego, że miał problemy ze znalezieniem pracy, z tego co wiem, i tego, że został potraktowany w tej kampanii wyborczej tak, jak został potraktowany, co być może stało się pośrednią również w jakimś tam stopniu przyczyną jego śmierci. No jest to przykre i smutne, no. Przykre i smutne, że za przedwcześnie odchodzą ludzie wybitni, ludzie zasłużeni, ludzie, którzy się sprawdzili, którzy będąc posłami, no rzeczywiście nie zdradzili sprawy narodowej, rzeczywiście byli wierni tej przysiędze poselskiej, rzeczywiście reprezentowali naród godnie Polski w Sejmie i działali na rzecz państwa i narodu polskiego, więc rzeczywiście przykry czas i mówię, człowiek, który odszedł zdecydowanie za wcześnie, człowiek, który mógł odegrać jeszcze istotną rolę i z pewnością po tym, jak się sprawdził, będąc posłem LPR-u, uważam, że powinien i miał pełne predyspozycje ku temu, żeby ponownie w tym polskim parlamencie zasiąść,
z pozytywnym skutkiem dla nas, dla wyborców, dla polskiego społeczeństwa, więc na pewno tę postać będę wspominał pozytywnie i mówię przykro, że tacy ludzie odchodzą. Tak, to bardzo smutne. No cóż, tak na koniec taki akcent. Myślę, że tym będziemy kończyć. Wrzesień będzie jeszcze pewnie bardziej bogaty wydarzenia, oby nie takie. Chociaż też jeszcze, no, należałoby wspomnieć o to, co prawda już się zdarzyło we wrześniu, ale jesteśmy jakby na bieżąco, że zmarł też major Stanisław Turski, czyli ostatni żołnierz Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. To jakby z innej sfery postać, ale też z naszego narodowego środowiska. Można powiedzieć, tak jak Daniel Pawłowiec napisał o Stanisławie Papieżu, można by to chyba samo powiedzieć o panu Turskim, że być może już tworzy w niebie koło Stronnictwa Narodowego. No, oby tak się stało, oby tak się stało, oczywiście. Tam też jesteśmy potrzebni. Tak, no to myślę, że to tyle. Kończymy ten komentarz miesiąca. Wyszedł dość rozbudowany. Wydarzenia sierpnia w telegraficznym skrócie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Kamil Klimczak. Arkadiusz Miksa. Dziękujemy za uwagę jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnych programach. Także zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wsparcia naszego kanału finansowo, dane w opisie. Do zobaczenia.